I4. No to setka I4, powiem ci, to 8-10 poziom. Porównywalny, powiem szczerze. A, setkę żeś wziął. Kurde, zrozumiałem. S100. Kurde, wyjść, można wyjść? Można. Wystarczy kliknąć niegotowy. Dobra, już. Ja zrozumiałem S100, że ty bierzesz, kurde. No Dobra, setka to S100, no zgadza dobra, się. to co ja mam wziąć? Ósmy tier. Nie super pershing. No Może nie. być lew, ale może być też jakiś inny normalny pojazd. Jak T-32 na przykład. Dobra, to wezmę te 30. A masz to M103 odkryte? Mam. Ale nie masz to nic innego z ósmych tierów, naprawdę? Ósmych? Mam teraz wbijam tego prototypa O, to amerykańskiego świetny czołg, świetny. i T28. To I widzę, że... Su-101. O, to mógłbyś naprawdę wziąć, to jest bardzo dobry pojazd. Dobra, słuchaj, No to czołg, biorę. czekam, czekam. Nie, tu patrzę, gdzie te 32 jest, kurde. No to ty masz tyle czołgów w garażu, naprawdę. Tak, jasne. Dobra. Jedna noc mija, nie znalazłem. Druga noc mija, nie znalazłem. Trzecia noc. O jest, wreszcie. Nie, trzecia noc, kurde, przecież ja go sprzedałem. Coś czuję, że będzie to zwycięstwo. Na pewno to będzie zwycięstwo. No ja na to liczę, bo tak nas wrzuciło, że ci powiem, masz żal tego nie wykorzystać. Znaczy powiem tak, mamy lepszą stronę, ale mamy na bank kilku ołówków, którzy że pojadą i zginą na G9. Jestem pewien, że trafi się jakiś, który G9. wyjedzie, nie odbył od arty, od Borsuka, Chariotera i zginie. Zawsze się trafi jakiś gracz taki, to posłuchaj mnie Dobra, uważnie. gdzie my jedziemy? Ty to jedziesz na H89, a bardziej G89, rozumiesz to tak? Dobra, czyli jadę z tej strony. No. I jedna rzecz, to ty stoisz i się nie wychylasz. Dobra, znaczy Czekasz. dalej strzelam. Jak wyjadą, to strzelasz. Nie wychylasz się, bo arteria ci trafi i będzie Dobra. beznadzieja. Widzę, że mamy dobry team, który od razu atakuje górą. I to będzie takich jak ty mało. Więc nie możesz się wychylić, bo jak się wychylisz, to oni sobie pomyślą, o kurde, arteria przyszła, poczekamy. A tak będą wyjeżdżać prosto pod lufę, więc tutaj, o tutaj, gdzieś tutaj stać i celować w to. Się nie wychylać. Jeszcze trochę niżej jechać, Nie, czy już nie? już nie. Już nie? Już nie. Zobacz, jesteś tam w dwójkę czy w trójkę. Bez sensu. Dobra, Poczekaj. dobra. To jest dobre, bo tam nie ma potrzeby dużo czołgów stawiać, bo tam nie ma No miejsca na nie. czołgi. No I nie tak, ma. no nie ma, właśnie. Trzeba tylko dwa. Reszta powinna atakować do przodu czołgi średnie, ja mam dużo czołgów średnich, powinniśmy atakować, tylko że nasi jeszcze jadą chwilę. Znaczy Comet to Kambi, bo jest no Master Control Protector, także on protektuje krzak. Broni krzaka. Ale ogólnie to jest dobrze. Jestem nawet zadowolony z tej taktyki. A raczej z tego rozstawienia, w przypadku. Oni się tam będą bali, tak. Zakładam, że za 2 minuty wyjadą, o tak. Teraz będą się wymieniać ogniem. 2 minuty wyjadą. I co ważne, T-34 zostanie było odarty chyba tam, gdzie stoi, ale to tak. Tak przy okazji tylko. Kurna, nie trafiłem w tego Chariotera OP. O kurna. To nie jest dobry znak. Jak nic nie chodzi setką, to można się pokusić o stwierdzenie, że ta bitwa nie należy do udanych. Jeszcze nie. Oceniajmy książki po okładce. O, WZ-a mam. Wyjeżdżają? Z Golda nie przebiłem go, WZ-a. Ale wyjeżdżają, czy jeszcze nie Tak, wyjeżdżają? wyjeżdżają mi z dołu. Ale tak wyjeżdżają, wyjeżdżają, czy... Dobra, to ja wracam. Kurde, no człowieku. Nie mogę WZ-a przebić z Golda, jak to możliwe? A ja nie wiem. Panie, ja się nie znam. To tak jakby tam było bardzo trudno, to wiesz, do tyłu po prostu cofaj, okej? Okay? Ja ich mogę wystrzelać dopiero wtedy, kiedy wyjadą. Jak nie wyjadą, to jestem...
Praktycznie. Tak użyteczne, jakby mnie nie było wcale w bitwie. Znaczy tak, zauważyłem, że mamy dużo czołgów, które nie mogą przeatakować, bo mają dobrą obstawę. To musisz grać na czas. Tu i tam. Nie mogę mnie tu. Ale to miałeś cofnąć, kurde, powiedziałem ci przecież. Na serio? A co mówiłem tyle czasu? Nie mogłem się cofnąć, bo tutaj są z... A nie, mogłem się faktycznie wychylić. No, właśnie, bo ja myślałem, że tędy nie przejadę, bo tu są te kamienie. To źle myślałeś, tak ci powiem. Kurde, no ale dałem teraz ciała, bo mogłem się faktycznie wychylić. No faktycznie dodałeś ciała, masz rację. Bardzo bym nawet powiedział. O, M12 z Jorta. O, tak, to będzie zwycięstwo. 100%. O! Dobra. Skończyła się, amo. O, niestety. Zrobiło się troszeczkę uszkodzeń, teraz trzeba poczekać. Ale nasz on zabije tego WZT, ja w niego wierzę. On jest dobrym. No dobra, no i pusto się tu zrobiło już prawie. Nie no, przepusto, szczególnie, że straciłem właśnie FCM-a. Chyba powtarzam, nie wiem. No, możliwe, że tracimy. No, ładuję jeszcze długo? Długo jest. Ile jeszcze ci zostało? No, na tyle długo, żeby stracić kolejny czołg. Świecę się, dobra, to jest już w ogóle tragiczna informacja, nie? Masz dwa pociski mniej w magazynku. Nie, bo ja ładuję teraz. Aha, ładujesz. No, strzeliłem, trafiłem, ale już... I podjadam, bo są... Myślą, że jesteśmy fatalni. Tylko tygrys, o, typę zaraz w tygrysa, gdzie w dupę waliło. Bo się bara nie chce schować. A Tiger to akurat dobrze został, to nie wiem jak ty oceniasz go, ale on dobrze stanął. Ale typ go wali. No to nie jest jego wina, że już nasi zginęli tam i stali się sobie. Ta. Akurat już nie wina Tiger. Kurna, seria? Dobra. Dobra. Miło było, chłopaki. Miło. Ale ja z wiele z wami kontaktu nie mieć. Kurna, akurat mogę mieć dwa pociski jeszcze, ale jestem... dany. Na kiedy trzeba mieć fart, żeby trafić kogoś w gąsienicę, przyznam szczerze. Kurde no. To naprawdę trzeba mieć taki fart w ogóle, przecież jak ma trafić kogoś w gąsienicę, kurna, nie wiem. Nie widzę celu. Można no. Za dużo HP ma, kurde no. Wjeżdżaj stąd ładu. Ile masz jeszcze ammo? Ammo nie jest problemem. Problemem jest baza. No tak, bo jak tego rozwalisz, nie przeładujesz na zdjęcie bazy. Mogę tylko liczyć, że Super Pershing jest troszeczkę łówkiem i będzie ze mną jechał. Ale nie sądzę.
Sądzę, aby był taki głupi, raczej się wróci i będą kopać bazę w trójkę. Mogę przeładować. Racji. Ile masz ile masz teraz w kasecie? Za mało. Gdzie oni są? Nie mam zielonego pojęcia. Ile masz teraz? Przeładujesz? Wiem. Czy mam tyle, żeby zabić Chariotera. A ile miał HP? To żeby go zdjąć. O, jest. Kurde. Arta, pamiętaj o Arcie. No to zostało rucho z pociskami. Ile masz? Jedną teraz? Jeden? Jeden. Dobra. Dobra. No to jest dobrze. Minuta 30. Zdążysz Artę zdjąć i skapować bazę? Nie. Bym miał wiele możliwości, co? Nie zrobię, będzie to wszystko skomplikowane. Tak, a teraz najważniejsze, żeby tego dziada zdjąć. On ma dużo HP, chyba 1000 coś miał. Ma full, kurne. No. 7 sekund, jeden strzał. Na wymianę to tak ciężko. Bardzo powinienem spróbować jeszcze podjechać. Ona jest chyba na bazie. No to jest raczej koniec bitwy na ten moment. Już nic z tego nie da się zrobić oprócz trafienia raz. Super prosi, koniec. Ciągnę. Strzelę raz i się wycofam. Jak się ustawił za kimś. Brakiem. Arta. A serio? Może być remis. To wszystko było takie proste, co nie? Jeden strzał i będzie remis. No dobra, już bazę nie zdejmie, może jechać Artę zdjąć. Jak nie zdejmie, jeszcze może skapować, to tak liczysz. Cały czas może przecież tu ogarnąć jeszcze artylerię. Ten strzał trafi kawałeczek i
No wiem, wiem. Tylko tu jest większa szansa, że z tej strony cię trafi. A nie wiem, czy to jest prawie krótki. On Raz? teraz będzie wiedział, właśnie. Poczekaj chwilę. Kup mało. Ile? Trzy. Dobra, remis. W najgorszym wypadku. Bo w najlepszym. Jomuś, jak ty liczysz? No, jeszcze mógłbyś, kurde, artę zdjąć, ale to już nie tym razem. Nie przesadzajmy. Nie wszystko w jednej bitwie. Nie no. A powiem szczerze, że ten superpecznik jest lekko upośledzony. A mogłem też to wygrać. To jest najlepsze. Jakbym tylko powinienem superpecznika strzelać non stop, ale bałem się artylerii. Nie wiem, czy ona jest AFK czy coś, ale... Zrobiłem i tak, enough chyba. Chyba. Ale... Mutno mi jest. Powinienem zagrać lepiej. Oj, nie marudź.